Oferty w przetargu związanym z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb miasta na cały 2022 rok zaskoczyły wszystkich. Spodziewane wprawdzie były wzrosty opłat za prąd, ale nie 70%. Kilka dni temu prezydent miasta ujawnił, że najniższa kwota zaproponowana przez oferentów to blisko 16 milionów złotych. To prawie tyle, ile miasto suwałki zapłaciło za zużycie prądu w ostatnich dwóch latach. Zrobimy wszystko, by zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w suwałkach. Deklaruje włodarz miasta i dodaje, że kilka lat temu udało się wymienić oświetlenie uliczne na LEDowe energooszczędne. W miejskiej kasie dzięki tej zmianie oszczędzamy blisko 1 300 tysięcy złotych w skali roku, informuje Czesofrankiewicz. Zapowiada też kolejne kroki mające na celu znalezienie najbardziej energochłonnych jednostek. Na początek będzie to audyt energetyczny. Przyjrzymy się także oświetleniu ulicznemu, mówi i dodaje. Być może wyłączymy niektóre obwody w poszczególnych godzinach, tak by jeszcze bardziej ograniczyć zużycie prądu. Do przetargu zgłosiły się trzy podmioty. Najwyższa oferta sięga niemal 19 milionów złotych, a najniższa prawie 16. W minionych dwóch latach na prąd wydano z miejskiej kasy nieco ponad 18 milionów złotych, co daje średnio na rok około 9 milionów. Czesław Rękiewicz informuje również, że od pewnego czasu miasto przygotowuje projekt mający na celu montaż fotowoltaiki na miejskich jednostkach. Pozyskana tak energia elektryczna miałaby służyć do bieżącego zasilania poszczególnych instytucji, co pozwoliłoby obniżyć w znacznym stopniu koszty energii.